Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy dzisiaj relacjonować przylot gołębi u kolegi Jana Bochejczaka na wspólnym gołębniku na Giewoncie. Wprawdzie Giewontu tu nie widać chyba dzisiaj, ale jesteśmy w Pyzówce. Tak nosi nazwę właśnie ten gołębnik, który tutaj zorganizował kolega Jan. Mamy po prawej stronie, a po lewej stronie przyjechał dzisiaj, to jest Warki, kolega Mirosław Budzianowski. Kolega ma tutaj gołębie też dane. I za chwilę o tych gołębiach, jaką ilość mamy, jak wyglądała rywalizacja w tym roku, powie nam kolega Jan. Proszę bardzo. Serdecznie witam kolegów. Koleżanki kolegów może. I koleżanki oczywiście. Na wspólny gołębnik uczestniczyło 100 gołębi rocznych. Nie? Tam 95 było opłaconych, 5 było takich nieaktywnych, które po prostu się nie sprzedały, ale też uczestniczyły w tym. Jeden nawet z tych 5 dotrwał dzisiaj. I na dzień dzisiejszy poszło, stan gołębnika było 49 gołębi, ale poszło 45. Bo tak jak wcześniej wspominałem, tego Zbyszka Oleksiaka Gołą, który się na linię przeciął. Fizycznie uciął. Jest, to pokażemy, że nie, ale był brzydko rozcięty. On był dosyć fajny gołąb, dobrze mu leciał, był 11 lotnikiem, no ale takie nieszczęście go spotkało. No myślę, że on nie miał szans dzisiaj powrócić, tym bardziej, że jest podwiat cały czas. I później taka samiczka też od kolegów Baranowskich. Po prostu gdzieś ochwat chwyciła na skrzydło, no, już przy oblotach zauważyłem, że ona po prostu odstawała od całości, więc żeśmy ją zostawili, a dwa gołębie, które w ogóle nie uczestniczyły, bo one miały też właśnie zepsute skrzydła już przed lotami, to był kolegi Greg Team i bodajże jeszcze był taki ciemny gołąbek, Gorzałka Kumiec. No, kolega Greg Team to jest Grzegorz Grzegorzowski, Polak mieszkający na Słowacji. Notabene pochwalę się, że skończył tą samą szkołę, to jest ciekawe, na Słowacji mieszka, a jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, czyli z nad morza prosto w góry, gdzie nie ma w ogóle dostępu do morza, ale gołębie ma fajne, super mu lecą. Powiedzmy teraz tak, bo te gołębie roczne, jest to taka nietypowa rywalizacja na wspólnych gołębnikach, ty to tylko praktycznie tutaj przeprowadzasz. Powiedz mi, jak to wygląda od strony praktycznej? Gołębie, które są z zeszłego roku, które brały udział na Giewoncie. Tak. Po prostu hodowcy decydują sami, czy chcą sprzedawać te gołębie, czy zostawiają do dalszej rywalizacji. Lub też gołębie, które na przykład są na aukcji, ktoś sobie zakupuje je i nie odbiera do domu, tylko zostawia i tutaj rywalizują po prostu dalej. A było też kilka takich gołębi, właśnie tu wspominałem przedtem w rozmowie z Mirkiem, że był taki hodowca, kolega Paweł Wrona, który po prostu gołębie się nie sprzedały i on sobie aktywował, było to 5 sztuk. W dniu dzisiejszym chyba 3 mu poszły. Właśnie, a po aktywacji, Mirek, ty miałeś tu swoje gołębie, czy miałeś te aktywowane? Jak zakupiłem gołębie na wspólnym gołębniku po moich gołębiach, które zostały z poprzedniego jeszcze roku i one latały tutaj jako młode i zostawiłem je później jako roczniaki. Tutaj kolega Mirek przyjechał, co warte podkreślenia, przyjechał specjalnie z Warki, z kolegą, który poszedł przed chwilą tutaj spać, bo niestety spał tylko 15 minut, na niecałe, a trzeba będzie jeszcze dzisiaj wrócić. A Mirek tutaj zobaczmy, spod Warki to jest 400 parę kilometrów chyba. No około 400. No ja miałem prawie 700, ale tutaj przyjechaliśmy kibicować wspólnie. No wiadomo, mamy teraz tutaj inne loty w oddziałach, to jest normalnie czy połowa sezonu. Wiadomo, że hodowcy nie mogą też, jeżeli chcą lotować u siebie, to nie mogą niestety dzisiaj tutaj być, bo to jest taka niedziela, to wiadomo, że u siebie jest lot. Ale my dzisiaj pokażemy, miejmy nadzieję, ten przylot gołębi. Tutaj Mirek, ile twoich gołębi tutaj jest, tych, które aktywowałeś? Było 5, w tej chwili zostało 2. I tyle poszło na lot? I tyle poszło na lot. Dobrze. Liczysz, że nagroda będzie? Jeżeli się uda, to wszystko zależy od pogody i od gołębia. Dzisiaj mamy, zobaczmy, pogodę piękną. Jan, jaka nagroda jeszcze jest? Nagrody są, 10 lotników jest nagradzanych. Pierwszy lotnik to tam bodajże o 5004, później tam schodzi, ostatni lotnik jeszcze bierze 1000, ale ja też na lot finałowy usponsorowałem takie nagrody, taka była dodatkowa rywalizacja, dodatkowa aktywacja, hodowcy sobie tam... Ale nie takie nagrody opłacali. Jak, przepraszam, w takim filmie Blok Ekipa, że jak na gwiazdkę dostawali krzyżyki do murowania, takie no nie, jakieś stare wiaderko farby. Nie, ja... Nie, to ci zostały z budowlami, kawałek wiedachówki jakieś... Ufundowałem nagrody w postaci miejsc na WG, plus z tych aktywacji zbiera się też jakieś tam pieniądze, które się uzbierają i to też będzie tam procentowo podzielone. Zresztą wszystko tam dokładnie jest na stronie opisane. Nie chcę mówić, bo mogę coś przekręcić niepotrzebnie. Dzisiaj mamy teraz, godzina jest, Mirek, ty masz zegarek. Może no tu mamy zegar. Tu mamy też właśnie, bo jest nastawiony zegar. Jest godzina 10:29. Tak. Czekamy na gołębie, no jeszcze podejrzewam, że długo będzie. Możemy przejść zobaczyć. Zaraz pokażemy, tylko jeszcze powiem taką rzecz, będziemy tutaj czekać. Gołębie zostały wypuszczone w której godzinie? 5:40. Ja tam właśnie przepraszam, bo na stronie w pierwszym momencie wpisałem 6,
ale później spokojnie, to ja, ty to spisałeś o 7 rano, czy o 7, tam 15, to o tej godzinie większość spała, także nie przejmujmy się zbytnio. Krótko mówiąc, poszło o godzinie 5.45, do przelecenia mają? 520 km. 20 km? 519 i 700 metrów. Co ciekawe tutaj jest jeszcze, bo te gołębie nie były wywiezione twoim transportem, tylko po prostu z waszego oddziału. One cały czas latają z oddziałem. Raba Wyżna, oddział 0236. Tak. I dlatego też jeden lot był pominięty, ponieważ zepsuła się nam kabina oddziałowa, no i ten, który wypadał w środę bodajże 3 maja, no to on po prostu nie odbył się i on będzie się odbywał później, za jakieś 3-4 tygodnie będzie dublowany u nas na maratonie, no więc ja nie mogłem czekać 4 tygodnie, no tak wyszło, jeden lot jest mniej, no. Tak czasem się te loty do tej pory na tych gołębi, jakie gołębie się tak najbardziej, powiedzmy, było ze 100 gołębi, tak jak mówiliśmy, zostało 40 teraz 9, ale 45 poszło na lot. Jakieś są ten, który teraz jest najlepszym gołębiem? No to właśnie to, co wcześniej wspominałem, jest to też gołąbek, który nie został sprzedany na aukcji i kolega Wrona go aktywował, on na dzień dzisiejszy jest pierwszym lotnikiem. No zobaczymy, co będzie na finale, no bo teraz jest troszeczkę inny zupełnie lot, nie? I on tu nawet pochodzi z oddziału Czarny Dunajec, ten gołąb. Później drugim lotnikiem, jak dobrze pamiętam, był gołąbek, no nie pamiętam. Trzeci wiem, że był Młynarski Adam, taka pstra samiczka. On mówi, że ona z Werkamenu się wywodzi, to prawda jeszcze nie mam rodowodu, to nie wiem jakie dokładnie pochodzenie ma, ale te trzy pierwsze to myślę, że to jest takie na razie podium, a zobaczymy. Tutaj zobaczmy, bo tutaj oprócz tego, że są loty, tutaj niech to kogo ten rąbark nie zdziwi, ten nalewak do piwa to jest puste, czy puste to jest? Puste. No niestety, ale to zobaczmy. Służy mi jest laptop stanowi, na laptopie będziemy oglądać przylot tych gołębi, które są na rywalizacji jako te roczne. Natomiast tutaj też mamy zegar od Taurisa, który tutaj Jan tutaj lotuje w oddziale i też dzisiaj masz też lot ze swoimi gołębiami. Tak. Ile tych swoich dałeś gołębi? 66. 66 to jest w stosunku do tego, co na początku sezonu miałeś, straty jakieś duże masz, czy nie? No też roczne, tak jak i na Giewoncie, tak i u mnie są roczne, no i wszędzie cały oddział bardzo dużo tych rocznych posiało się, no ale to był taki drugi lot, był właśnie niefartowny, no to u mnie 9 rocznych zginęło, na Giewoncie bodajże wtedy 16 albo 17, no i kolegom też w oddziale z tego, co wiem, też narzekali. A jak przebiega twoja rywalizacja tutaj w oddziale w tym roku? No jak na razie, na dzień dzisiejszy, no to prowadzę, no ale zobaczymy, no to jeszcze teraz, dopiero 4 lody. Jak Jan powiedział, że nagraliśmy film, to będzie coś takiego, że mu się to już teraz wszystko spierdzieli, ale... Tak było tak w poprzednich latach, więc ale tak sobie tytułem żartowania. A ty, Mirek, jak w oddziale latasz u siebie? Nie, ja... No to jest szczęśliwy człowiek, Ja dopiero będę na młode, na razie gołębie przygotowuję do lotów młodych, to... No to jest przyszłość, po prostu dla mnie przyszłość. Posiadam tylko gołębie roczne, także nie będę lotował gołębiami rocznymi, bo uważam, że troszeczkę te moje gołębie to są gołębie późno dojrzewające i nie bardzo bym chciał wszystkie zgubić. A lotował będziesz oczywiście w oddziale Kozienice. W oddziale Kozienice, 0173. Tam sobie kiedyś też Milka na pewno odwiedzimy, a teraz może przejdziemy do gołębika, pokażemy, bo przejdziemy tutaj. Idziesz z nami, Mirek? Idziemy, zobaczymy, Mirek jako uczestnik też zobaczy. O, popatrzmy jeszcze, przepraszam, ja tu pokażę tytułem przypomnienia. To jest tam na końcu, ten ostatni gołębik. Tak, tam gdzie niebieski wlot. No to tam tutaj a mamy tutaj wierę. Są moje. Tak, tutaj są te trzy gołębie, trzy wloty, które kolega Jan ma swoje gołębie, z nich lotuje, a ten ostatni tam z tyłu no właśnie, jest. Zaraz, o, i zobaczmy. Zaraz przejdziemy. To są samiczki. To jest jeden gołąb, który z moich też złamał skrzydło wczoraj na oblocie i sąsiad mi go przyniósł. No i niestety nie może uczestniczyć. Tu są samiczki wszystkie moje, bo ja lecę metodą klasycznego wdowieństwa. Mhm. Tak jak widać, czekają ostro na swoich partnerów. Są ładnie. Gdzie pogoda ładna, soki buzują, no to wiesz. Podjarane są. Są nagrzane wszystkie, no. Jak widać. Dobrze, przejdziemy. Nie doczekali się samczyków, to doczekały się nas. To jest samczyków box. Tutaj jest box samiczek, tych lotowych, bo ja tym lecę. I tu znowu siedzą... Takiego widzę dwukolorowy, bo tak, siedzą biały. A teraz jak się odwróci... To będzie czarny. Jest świetny. Taki kiedyś był u kolegi w Andrespolu,
On miał takiego gołębia też, co? Beckera chyba. Mirek zasłonił. Jurgena Beckera. Tam samiczki nie przeszły. Też był 200. No i tutaj mówię, te samczyki czekałem na swoje samiczki. Tu mam boks samiczek podczas lotów. One jak po prostu są owdowione, no to w tym boksie przebywają. Na ten moment jest pusty, bo nie ma. I tutaj mam gołębie roczne. Jeden został, bo to samo też z tym skrzydełkiem. Miał, no niestety tak się zdarza. No może jakieś ten epidemia złamanego skrzydła. No nie złamane, ona ma po prostu przesilone, zerwane. Zobaczmy tutaj też jest młodego widzę, swoich, tak. Dobrze. Tak, mini rozpis. No ale dojdźmy teraz. Tu są moje prywatne młode. A tamte to były państwowe, tak? A, no tutaj nie mówię prywatne. Popatrzmy co on tu ma. Z czym on tu używa, zobaczmy, tak? To sobie będzie można później zobaczyć. Dobrze. No i tutaj, pozol był, żeby ktoś tutaj są te gołąbki roczne z WGG. Tu jest ten, ten Zbyszka uderzony. Przykro Zbyszku, że tak wy się złożyło. No ale, poczekaj jeszcze jedna rzecz. Żeby... Czekaj, ten gołąb padł ofiarą nielegalnych praktyk medycznych. Tutaj ten, zobaczmy. O, ale dobrze go zeszyłem. Ale zobaczmy się bardzo dobrze. Ja myślę, że chirurg by się tego nie powstydził. Zabliźnia się bardzo ładnie, jest wyschnięta taka, no, ale... żadnych stanów zapalnych. No. Tak, ale on na skrzydłach zauważyłem, że odczuwa, bo miał tak, takie... No niestety, to jest... No i tu jest ta samiczka kolegów Baranowskiego, ona też właśnie na tym skrzydle loty przeszła, no i podczas treningu zauważyłem, że zaczęła utykać na to skrzydło, no i dlategośmy ją wycofali. I o tych dwóch, co na początku mówiłem, ale ich tu nie ma, bo one nie są tam z tych pan. A to ciekawe, skąd się wziął? To no pewnie doszedł wcześniej, bo to takiego gołębia nie było. Latał przed chwilą. Pewnie doszedł z poprzednich lotów, musimy zobaczyć. Zobaczmy, co to jest. Zaraz obrączkę. Numer 203. 570. Tak, to ja kojarzę tego gołębia, to jest tego. No nie załapał się jeszcze na ten lot. Nie, on nie poszedł, on zginął bodajże na drugim locie, no i dopiero teraz wrócił. Lepiej późno niż wcale. No, spóźnił się, bo po finale. Jak tam wyglądało? Widać, że u kogoś był pod... Oj, ma był, bo kurde, tłusty, piękny. Typę sama? Ma, Tipesa właśnie wszystko, ma, cały Tipesa. Numer może przeczytajmy, to jest 0203-571-2016. Tak, on na pewno nie był zakoszowany na dzisiaj, zresztą by się pewnie odbił, jak przeszedł przez antenę. Nie, on przed chwilą latał, przed chwilą... No, skoczył. Nie, to był kolegi bodajże siuta Tomasz, zaraz, jak dobrze pamiętam, sprawdzimy go. No nawet nie wiedziałem, że podczas właśnie, jak żeśmy kawę pili, przyszedł gołąbek, no, ale... Ale nie z tego lotu. Nie z tego lotu. No dobrze, idziemy teraz sprawdzić. No i właśnie do komputera się dostaliśmy, sprawdzaliśmy, czy ten gołąb na liście jest. Nie ma go, a to też to należy gołąb do kolegi Tomasza Siuty. 0203, jego poszedł 523, a my tak, to jest poszedł. Inny numer. A ten co wrócił, to najprawdopodobniej zginął bodajże na drugim albo trzecim locie, no i doszedł sobie dzisiaj. No, no także jeden więcej będzie. No. No dobrze. Szkoda, że spóźnił się dwa dni, bo mógł dwa dni wcześniej przecież poszedłby na wino. Chyba wyczuł moment, kiedy by się wrócić. No. No ale teraz te gołębie, kiedy przylecą, oczywiście miejmy nadzieję, że będzie ich jakaś ilość, to będą na sprzedaż wystawione, tak? Tak, tak. Będą je tutaj sprzedawać. Tak. One po prostu jak powrócą z finału, to tak jak w zeszłym roku, my je zostawiamy, żeby sobie w parach siedziały i one po jednym młodym i razem z tym młodym po prostu są sprzedawane. Dobrze. To nic, na razie dziękujemy, będziemy czekać. Sobie jeszcze zobaczmy, ja wyjdę na zewnątrz, pokażemy tutaj, jaka pogoda jest ładna, zobaczmy słoneczko. O, piękny tutaj, piękny widok na góry. Kiedy tutaj wczoraj jechałem, wieczorem było bardzo fajne zjawisko, nie było tej mgły, która się zawsze unosi nad szczytami, były widoczne szczyty Tatr z ponad chmur, bardzo dobra widoczność była wieczorem, naprawdę było bardzo ładnie. Dzisiaj też jest taka pogoda praktycznie, teraz tutaj nie ma wiatru, aczkolwiek Jan mówił, że tam po drodze patrzył na mapę, ten wiatr był. Tam widzimy flagę, ona w ogóle nie powiewa, czyli mamy tutaj bezwieczną pogodę. O, a tutaj czekają baranki, no będą na finał zaproszone, tylko nie powiem w jakim charakterze. No nic, także na razie dziękujemy i będziemy czekać na ten przylot. Jeszcze nam myślę te 2-3 godziny tutaj czasu spłynie.